Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy też kanału Audio Video Summit oraz przede wszystkim mojego gościa, którym jest Mieczysław Stoch. Witam cię serdecznie. Witam, witam wszystkich serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Dla osób, które jakimś dziwnym trafem Mieczysława Stocha nie znają, no, z reporterskiego obowiązku jestem zmuszony, aby powiedzieć dwa słowa. Mieczysław jest no, chyba największym w Polsce kolekcjonerem płyt winylowych, ponieważ już powyżej 35 tysięcy chyba stracił rachubę nad wielkością kolekcji. Ona oscyluje około 40 tysięcy winyli obecnie. I Mieczysław jest jednocześnie wybitnym znawcą, ekspertem od muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie nagrań tych albumów na płycie winylowej, analogowej. Ponadto jest jakby z wykształcenia filozofem, miłośnikiem Japonii, znawcą tego języka i kultury, ponieważ mieszkał tam przez jakiś czas, ale także jest przedsiębiorcą, właścicielem antykwariatu czy sklepu z płytami winylowymi, gdzie jakby wręcz taka sama ilość płyt spoczywa tam na półkach i można się też u niego zaopatrzyć w niezwykle ciekawe nagrania. Oraz no, ekspertem w tej dziedzinie rozchwytywanym przez różne portale i radio. Mieczysław, czy skłamałem, czy powiedziałem wszystko, co ewentualnie byś skorygował? Może skorygowałbym tylko to, że no, może nad wyraz, może tak ładnie to powiedziałeś, ale myślę, że właśnie, jak jeżeli ktoś mówi nad wyraz coś fajnego o drugiej osobie, to jest to bardziej, bardzo, bardzo pocieszające. To tylko tyle mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o największą kolekcję, wydaje mi się, że to też nie jest właściwie w sumie wykładnią, dlatego że powinna być wykładnia najlepsza kolekcja. O, może tak. Dlatego że ktoś może mieć mniejszą kolekcję, ale może mieć lepszą kolekcję. Na przykład, No nie? tak. Ale ja mam bardzo dobrą kolekcję. Masz i największą, i najlepszą. No, mam taką cichą nadzieję. Świetnie. Mieczysław, pozwoliłem sobie zaprosić Ciebie i bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś skorzystać i swój czas poświęcić na konferencję Audio Video Summit. Ale zanim to nastąpi w najbliższy wtorek, 16 lutego, poprosiłem cię specjalnie, żebyś ty jako no, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli znawców muzyki na winylach zrobił coś karkołomnego, czyli wybrał swoje top ten. Spośród 40 tysięcy płyt, no jest to szaleństwo, ja wiem, ale pozwól, że zapytam cię o takie nagrania, których ty słuchasz dla relaksu, które mógłbyś polecić też innym jako inspirację dobrych wydań z świetną interpretacją muzyki, dobrze nagranych na płycie winylowej, po prostu które ty byś chętnie, mając dzień wolny albo wolny weekend, włączył sobie i posłuchał i miał z tego wielką frajdę. Dobrze, no więc tak, jeżeli chodzi o wybór, na przykład tych top ten, no wydaje mi się to rzeczywiście karkołomne, wręcz niemożliwe, z tego względu, że istnieje naprawdę bardzo dużo dobrych płyt, bardzo dużo. To nie jest tak, że jest 10 top płyt. Zresztą w ogóle dziwię się ludziom, którzy mają te top 10, dlatego z tego właśnie chociażby z tego względu, że no, wszystkie są nieporównywalne. Jeżeli na przykład no, nie możemy porównać na przykład Beethovena, nie możemy wywyższać na przykład Beethovena nad Mozarta, Mozarta na przykład nad Bacha, Bacha nad na przykład Chopina, Chopina. Ja nie wiem, po prostu tutaj jest niemożliwe. Natomiast, a każdy ma przecież cudowne rzeczy. I jeżeli na przykład gdybyśmy, no ja nie wiem, wybrali tylko jednego na przykład albo spośród nich, no byłoby to raz, że troszeczkę krzywdzące dla innych, a druga sprawa dla nas samych byłoby to krzywdzące z tego względu, żebyśmy się tak za bardzo nie rozwijali. Wszystko jest rozwojowe, wszystko jest rozwijające nas i wszystko jest właściwie to piękne, jest właśnie stworzone dla człowieka, dla nas. Jeżeli od nas tylko zależy, czy to odkryjemy, czy nie. Dlatego tak, ja cię przygotowałem właściwie w sumie
taki maluteńki zbiorek. Wyobraźmy sobie, że mamy weekend, wolny weekend, czyli sobotę i niedzielę. I teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie by było właśnie poukładać sobie w jakąś taką narrację te płyty, które na przykład wybieramy na rano, na południe, na siestę, później na podwieczorek, na wieczór, no i oczywiście tuż przed snem, kiedy przychodzi właśnie taki czas zadumy, czas refleksji nad poprzednim dniem, który przeżyliśmy tak czy inaczej. Ale to, co jest ważne to, żeby ta narracja, żeby się przekształciła w pewną historię, bo tylko historię pamiętamy. A to jest jakże ważne, żebyśmy po prostu z tego dnia cokolwiek zapamiętali. W związku z tym spróbujmy taki dzień sobie ułożyć. Wyobraźmy sobie, stajemy sobie rano, pijemy kawkę, oczywiście mamy taką płytę, nazywa się taka Songbirds. To jest, proszę zwrócić uwagę, piękna okładka jest. Okładkę tutaj zrobił, powiem Państwu szczerze, jest to okładka, którą zrobił, znaczy design zrobił Christian, Andrew Christian, a samą, jeżeli chodzi o samo ten malunek, zrobił Jean-Paul Room. Bardzo fajna okładka, piękna okładka, wydaje mi się, bardzo inspirująca. I to jest właśnie to, co fantastycznie pokazuje, jak płyta winylowa ma niezwykłą po prostu przewagę nad innymi nośnikami. Ona ma po prostu obraz, który inspiruje. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest też taki znaczek. To znaczy, że to jest po japońsku płyta promocyjna dla stacji radiowych, co znaczy też, że ta płyta jest bardzo dobrym. Znaczy jest to, są 50 płyt, które schodziły pierwsze z matrycy. W związku z tym to były płyty, które no, gwarantowały je po prostu jakość. Jakość była po prostu rewelacyjna. Grają przepięknie. Tutaj są, że tak powiem, kilka jest takich fantastycznych. To jest w ogóle płyta, która była skomponowana, zrobiona jako hołd dla no, wielkich jazzmenów. I tutaj jest Sentimental Touch, na przykład, którą śpiewa Shelley Horn. Tu jest po prostu Old Flames Never Die, Sandra King śpiewa, Solitaire, Marjane Burns śpiewa. Takie same przepiękne wokale i przepięknie zaaranżowana płyta, bo tutaj mamy i Stefan Grappelli gra na skrzypcach, na harmonice, Tielemans z Belgii, takie bardzo międzynarodowe towarzystwo. Kapitalnie nagrana płyta, kapitalnie zaaranżowana i cudowna płyta, słuchają się ją niezobowiązująco, można przeskakiwać, można iść do toalety, można sobie po prostu wyjść, można przysnąć, można wszystko. Nawet jeżeli ktoś sobie doleje czegoś bardziej oprocentowanego do kawy, to też to nie przeszkodzi. Płyta naprawdę cudowna, znakomita. Można od tej płyty zacząć dzień. Proszę mi wierzyć. Jeżeli chodzi o... Mieczysław, czy mógłbyś odwrotną rewers tej płyty jeszcze raz pokazać? Super. Drugą płytę, która byłaby troszeczkę minimalnie kontynuacją, ale już taką troszeczkę bardziej może zaawansowaną w tym stylu, w tym sensie, że jest to album już taki konceptualny bardziej i album, który jest no, monograficzny, bo to śpiewa całą płytę, śpiewa Helen Mary. Też znakomita wokalistka, taka biała wokalistka jazzowa, którą uwielbia. Ona ma taki matowy, dźwiękowy głos, ale jak śpiewa, że ją facet porzucił, to można jej wierzyć, że ją facet porzucił. Dzisiaj jak śpiewają szansonistki, że ją facet porzucił, to tak się człowiek zastanawia, czy to prawda, albo nawet czasami się zastanawia, że może być odwrotnie. Natomiast tutaj jest po prostu, no jest to przepięknie. W ogóle też tak samo przepiękny aranż. Tutaj też jest, właściwie w sumie mamy i skrzypce, i wiolonczele, i altówkę, mamy perkusję, mamy gitarę oczywiście, mamy saksofon. Po prostu jest to przepięknie zrobiona płyta. Płyta się nazywa Casa Forte, przepraszam. I wytwórnia, teraz tak, wytwórnia też bardzo ważne. Wytwórnia Trio Records, to była japońska wytwórnia, która robiła wszystkie realizacje i wszystkie produkcje ECM Records. Czyli oni mieli wyłączność na wszystkie
produkcję ECM-u. ECM, tak zwanych z Hamburga, tak zwanej znakomitej wytwórni fonograficznej jazzowej, która była w Hamburgu. Następną płytą, już to już troszeczkę też, troszeczkę się zbliżamy już do popołudnia, już bliżej wieczoru, to jest tak, proponuję Johnny Coltrane'a z Johnny Hartmanem. Hartman to był z kolei taki no przecudowny głos również, ale męski już, żeby mnie ktoś nie posądził, że jestem tym, na przykład, ja nie wiem, albo szowinistą, albo feministą. W związku z tym proponuję tutaj Hartmana z Johnem Coltrane'em. Przecudowna płyta, płyta, która już jest bardzo poważnym, jazzowym osiągnięciem, wprowadzeniem jak gdyby taki w troszeczkę w wieczór, w nastrój i w kapitalną, no już to już jest i cygaro by się przydało i ewentualnie coś mocniejszego do tej płyty. To jest kolejna płyta, którą proponuję. Czy zarejestrowałeś tego Johna Coltrane'a? O, jak jeszcze raz ją... Mietku, pojawił się jakiś pogłos. Pojawił się pogłos? Tak. Czy nie masz mikrofonu zewnętrznego? Albo no, nagłośnik nie ma. Nie ma. To dobrze, to proszę jeszcze Coltrane'a. Tak. A, wydawnictwo Impulse. Okay. Tak, to jest Impulse i to jest oryginalny amerykański Impulse. Bardzo dobry, znaczy drugie zdaje się wydanie, bo pierwsze było, jest właściwie bardzo, bardzo trudno osiągalne. Zresztą pierwsze wydania są, no tyle trzeba uważać, że one na samym początku w Stanach Zjednoczonych były bardzo ciężkie, były wkładki. W związku z tym te płyty, które jeżeli były grane, one były po prostu troszeczkę zgrywane. Trzeba uważać po prostu. Lepsze są późniejsze wydania amerykańskie, chociażby z tego względu, że były już lżejsze wkładki, nie były tak strasznie zjechane. Następną płytą, którą proponuję, to już jest już jest wieczorkiem, już możemy sobie po prostu nawet usiąść, już nawet właśnie troszeczkę sobie poprawić humor. To jest płyta monofoniczna Sonny Rollinsa razem z Colemanem Hawkinsem. Przecudowny dialog między dwoma saksofonami. To jest pierwsze wydanie amerykańskie, monofoniczne. Gra przecudownie i gra naprawdę, to jest absolutnie majstersztyk. Jeżeli ktoś kiedykolwiek tego nie słuchał, to bardzo serdecznie polecam. No i oczywiście sięgamy już szczytu, już jesteśmy troszeczkę późno jest i nie byłbym takim troszeczkę patriotą, gdybym nie sięgnął po polską płytę. Mianowicie sięgam tuż przed snem, bardzo zobowiązująca płyta już jest, to jest płyty Komeda Astigmatic. To jest płyta bardzo słynna, bardzo słynna, znakomita płyta. To już jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, że tutaj już nie ma takich miejsc statycznych, takiej estetyki właśnie bezkierunkowej, tylko jest tu już jest taka bardzo ukierunkowana estetyka, która dołączy pewne bardzo fajne, ciekawe formy, ale która dąży do kulminacji. Tak jak kulminacją jest właśnie wieczór i noc u nas właśnie, kiedy się kładziemy, kiedy po prostu tutaj możemy przy tej płycie nie tyle odpocząć, ale cały dzień jak gdyby zamknąć pewnymi refleksjami. Jest to kontemplatywna płyta, ale bardzo, bardzo zobowiązująca. Fakturka już jest tutaj bardzo gęsta i jest czego słuchać, proszę mi wierzyć. To jest to pierwsze wydanie polskie. Istnieje również wydanie czeskie właśnie tej płyty, z tym, że Czesi wydali tylko w wersji stereofonicznej. Polacy wydali i w stereo, i w mono. Proszę mi wierzyć, wszystkie te późniejsze wydania nie są nic warte. Na przykład te współczesne, na przykład te, bo była reedycja, tam połowy dźwięku nie ma. To jest dźwięk, który po prostu no, kładzie na kolana. I tak dzień nam się skończył jeden i to była czas, tak? A teraz przechodzimy, wyobraźmy sobie, wstajemy rano w niedzielę, prawda? I od czego zacząć? Oczywiście od Mozarta, bo Mozart, proszę Państwa, to jest, co by to było? To jest coś takiego jak winnica na południowym zboczu wulkanu. A więc jak winnica, no to trzeba wstać i proszę Państwa, i z tego skorzystać. Proponuję jedną rzecz właśnie na samym początku, też bardzo niezobowiązującą, bardzo lekką, fajną, divertimenta na smyczki Mozarta. To jest właśnie też Argo. Grand Prix Disco oczywiście otrzymało z Nevillem Marinerem, Summer in the Fields.
No i oczywiście tu jest te divertimenta, to w ogóle można słuchać sobie przy kawie tak samo. Są piękne, lekkie, przyjemne. Znakomita w ogóle interpretacja. Mariner w ogóle miał taki barokowy bardzo gest, bardzo barokowe interpretacje. A tu jest Argo, czyli to był oddział Dekki. Znakomicie wszystko nagrywało dla, oczywiście wszystko było nagrywane dla Dekki, w studio Dekki. I w związku z tym wszystkie nagrania na Argo jest bardzo, bardzo polecam, jeżeli chodzi o jakość nagrań, bo są absolutnie rewelacyjne. Mieczysław, przepraszam, podnieś proszę tą płytę, żebym mógł ją uchwycić. O, świetnie, dobrze, dziękuję, mam. Tutaj jest Neville Mariner, prawda? Tak. Chwyciłeś? Aha, jeszcze Neville'a Marinera nie chwyciłem. Dobrze? Masz? Tak, mam, dziękuję. Następną płytą, którą bym chciał, że tak powiem, już po śniadanku, po tym też, ale to jest właściwie, to by była kontynuacja troszeczkę takiego lekkiego, zwiewnego klasycyzmu. Mianowicie ja bym chciał tutaj zaproponować już fortepian solo. Gra znakomita, jedna z genialniejszych pianistek, Magda Taglaferro. A gra tutaj Albenisa, ona tu gra tańce hiszpańskie, przecudowne. Są tak piękne, że nie wiem, czy się będzie Państwu chciało wstać, słuchając tego od stołu. Możecie zapomnieć o śniadaniu przy tej płycie, ale chociażby z tego względu bardzo, bardzo warto ją po prostu posłuchać. Jest to płyta francuska. Tutaj gra również Grandosa, Faye, Villalobosa, ale ten Albeniz jest tak cudowny, że można naprawdę o wszystkim zapomnieć. Jest to piękne wprowadzenie właśnie w nowy dzień. Można naprawdę bardzo dużo tutaj skorzystać i się dobrze nastroić. Jeżeli chodzi o następną płytę, to już troszeczkę będzie też kontynuacja fortepianu, ale to już będzie coś bardziej poważnego. Znowu nie byłbym troszeczkę patriotą, gdybym tu nie zaproponował Chopina. I tutaj proponuję Chopina już tam, już na popołudnie troszeczkę, żeby się bardziej, że tak powiem, już skoncentrować, bardziej, że tak powiem, nastroić na zobowiązujące słuchanie. Jakob Frier to był facet, który zajął trzecie miejsce na konkursie Elizabeth za Emilem Gillersem. Emil Gillers oczywiście wypłynął, strasznie zajął mu właściwie w sumie cały, jak gdyby tam przestrzeń artystyczną, którą mógł zająć. W związku z tym on był troszeczkę w cieniu, ale on, dzięki temu on się rozwijał i proszę Państwa, on zrobił coś tak pięknego, nagrał tak fantastycznie Chopina, że powiem Państwu szczerze, że można naprawdę, no, jest się pod wrażeniem. Tutaj mamy przecudowny, bo mamy Nocturne 13, Mazurek 21 z opusu, opus 30, Mazurek numer 47, opus 67, Walc, Barcarola, no i Polonez, no i Nocturne 18 z opus 62. Przecudowna płyta, słucha się jej przekapitalnie, cudownie nagrana. Jest to troszeczkę taki jak na melodię, bo to jest melodia, oryginalna melodia byłego Związku Radzieckiego i proszę Państwa, to jest taki troszeczkę surowy dźwięk, ale taka była melodia, ale przez to ona jest bardziej bliska prawdy muzycznej. Bardzo serdecznie polecam. Następna, już jesteśmy wieczorkiem, proponowałbym troszeczkę się zastanowić nad tym dniem, nad dwoma dniami już i pragnąłbym tutaj zaproponować Monteverdiego, koncert spirituel, to znaczy taki koncert troszeczkę sakralnych rzeczy. Są to pieśni, ale też przecudownie zrobione. Tu mamy Nelson jako sopran i René Jacobs jako kontratenor. W ogóle kiedyś te partie były śpiewane przez kastratów. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, tutaj ten kontratenor jest tak cudowny, że właściwie niepotrzebnie tych kastratów, ja nie wiem, no upośledzali i w jakiś tam sposób ich marnowali. Tutaj to akurat jest tak cudownie zrobione, że powiem Państwu szczerze, że wieczór zacznie się naprawdę bardzo, bardzo obiecująco i powiem szczerze, no bardzo poważnie. I tak na poważnie, żeby to już zakończyć, znowu sięgnę po polską płytę, a to jest Bach, kantata
ich habe genug, czyli mam dość, jakby to powiedzieć po naszemu. To jest jedna z piękniejszych kantat, bardzo krótka, ale która właściwie jest kwintesencją kantat w ogóle wszystkich. Bo to jest jak gdyby no, takie pogodzenie się ze światem, pogodzenie się z losem, ale jednocześnie pogodzenie się ze śmiercią, ale bardzo pogodne pogodzenie się. W związku z tym to nas nastroi, no myślę, że bardzo dobrze do snu. Proszę bardzo, oto właśnie to jest ta kantata. I tak oto skończyliśmy dwa dni. Mam jeszcze pokazał. I proszę Państwa, to jest też ciekawe, że tą płytę można kupić jeszcze bardzo tanio, a ja ją uważam za bardzo cenną. Tu Wodiczko dyryguje, to był człowiek, to był dyrygent, który miał bardzo dużo, właściwie no, dużo napięku z komunistycznymi władzami, w związku z tym niechętnie go wydawali. On bardzo mało nagrał. No i tu jest też cudowny Hiolski, Andrzej Hiolski, kapitalny baryton polski. No i oczywiście tutaj jest też Antonio Vivaldi na drugim Magnifikat, śpiewa Szostegradkowa, Krystyna Szostegradkowa, też znakomity sopran, znakomity mezzosopran polski. Powiem Państwu szczerze, jest to naprawdę świetna płyta. No i cóż, skończyły nam się dwa dni, mam nadzieję cichą, że to jakikolwiek troszeczkę minimalnie nam się narracji zrobiło i historii. Tak, pięknie. Pięknie, Mieczysław, to opowiedziałeś. Ułożyło się to w pewną linię pięknego weekendu poświęconego cudownej muzyce, cudownym albumom, wykonawcom, dyrygentom i tak dalej, kompozytorom przede wszystkim, którym to zawdzięczamy w pierwszej kolejności. Może tylko powiedzmy jeszcze, że na przykład tak jak dobra kucharka potrafi zrobić jadłospis na rok, to ja bym chyba też chyba coś takiego na rok potrafił zrobić. Wobec tego, Mieczysław, może będą kalendarze Mieczysława Stocha na każdy dzień, odrywany album winylowy, taki z ząbkami, który można oderwać, podejść do gramofonu i sobie płytę położyć, odsłuchać. Tak jest, tak, może. To byłoby piękne, no jakbyś bardzo zrobił taki wybór 365 dni. Właśnie to tak, w fonograf, wśród winyli, tak jest. Albo winylmani. Super, to jest bardzo fajny pomysł, może coś z tego wyjdzie. No fajnie by było, powiem Ci szczerze, żeby tak na przykład i każdy inny, wiesz, przecież jest inny jest nastrój, na przykład latem, inny zimą, inny jesienią, prawda, i to tak właśnie coś takiego stworzyć, powiem Ci, też by było ciekawe. Takie winylowe cztery pory roku. O, tak, na przykład. Sprawa Stocha. Tak jest, tak jest. Jest idea. No jest. Mieczysław, ale zdradź mi jeszcze, czy ty masz w swojej kolekcji jakiś odtwarzacz CD i jakąś muzykę na płytach kompaktowych? Czy... Mam, słuchaj, oczywiście, mam CD, mam odtwarzacz, mam swoje kompakty, tylko wyobraź sobie, nie słuchałem kompaktów od 16 lat chyba. O, poszły w niełaskę zupełną. Znaczy jakoś tak, powiem Ci szczerze, nawet wiesz, jeżeli, no jakoś mnie, powiem Ci, że jeżeli mam posłuchać, na przykład już tak, wiesz, kontemplatywnie usiąść, to no wolę winyl, nie wiem co, jakoś mnie po prostu w ogóle kompletnie, jakoś mnie nie, ten kompakt ani nie bierze, ani nie ciągnie, ani nie inspiruje, ani nic, po prostu nic, nie wiem, co się dzieje. A porównywałeś kiedyś wydanie tej samej płyty albumu, wersji winylowej i wersji CD? Oczywiście, właśnie o to chodzi, że to wiele kiedyś bardzo dużo porównywałem. Powiem Ci, że po prostu kompakt z kretesem przegrywał. Oczywiście, że kiedy niektórzy mówią, że to bujanie słonia w karafce, nie? Ale niech sobie tak mówią. Trudno. Rozumiem. A Mieczysław, gdybyś takie oklepane pytanie, ale gdybyś miał jedną płytę zabrać ze sobą na ową bezludną wyspę przysłowiową, to którą byś wybrał? Nie, mój drogi, szkoda, każdej płyty szkoda, słuchaj, ja bym zabrał tylko bilet powrotny. Żeby jak najszybciej wrócić do swoich kochanych płyt. Tak, no tak. Jest, oczywiście, że tak.
A powiedz mi, czy sprzęt twoim zdaniem ma znaczenie, żeby wydobyć pełną głębię tego analogowego brzmienia winyli? Wydaje mi się, że ma, oczywiście ma znaczenie, ale wydaje mi się, że o wiele większe ma znaczenie w przypadku właśnie cyfry. Że przy cyfrze tam jest ogromny, musi być ogromny właśnie tam zaangażowanie technologiczne, żeby to po prostu w jakiś tam sposób, no, zhumanizować ten dźwięk, bo ten dźwięk nie jest naturalny po pierwsze. Znaczy, dźwięk cyfrowy nie jest dźwiękiem naturalnym i nie jest tam po prostu, no, ja słyszałem, że tam trzeba naprawdę dużo, dużo dobrego sprzętu, żeby to po prostu jakoś tam, w jakiś tam sposób zabrzmiało. Natomiast winyl właściwie, jeżeli jest, oczywiście ja zawsze mówię właśnie analogowe, pierwsze, drugie, że tak powiem, tłoczenie, powiem szczerze, że on gra właściwie na kiepskim sprzęcie, to słychać po prostu. Słychać analog, słychać przestrzeń, słychać wydźwięk, słychać po prostu i szczegół, po prostu to wszystko słychać. Dlatego oczywiście, że można gonić króliczka w nieskończoność i można ten sprzęt poprawiać. Tylko że tak jak mówię, no, nigdy się nie dojdzie do tego, do takich właściwie, no, do takich możliwości, jak daje filharmonia na przykład, czy sala filharmoniczna. No, musielibyśmy odtworzyć jeden do jednego na przykład coś takiego. No ale też wszystko jest zawsze zapośredniczone przez wzmacniacz, przez wkładkę, przez to nigdy nie osiągniemy po prostu tej naturalności sceny naturalnej, taka jaka jest filharmonia. Natomiast tu nie o to chodzi, tu chodzi o to tylko, żebyśmy sobie po prostu, wie pan co, no żeby, no wie pan, słuchaj, żebyśmy sobie włączyli wyobraźnię po prostu, żebyśmy sobie umieli włączyć wyobraźnię i wyłączyć po prostu wrażliwość. Jeżeli to nam w jakiś tam sposób jakoś to uruchomi, ja myślę, że jesteśmy po prostu, no, w bardzo dobrej sytuacji. Nie trzeba jakichś tam strasznych jakichś takich tych no, systemów, żeby coś takiego, żebyśmy mieli namiastkę w domu właśnie tej filharmonii, żebyśmy mieli namiastkę tego. Bo to wystarczy nam namiastkę. Przecież nie trzeba przenosić filharmonii do tego, do siedmiopokojowego, siedmiometrowego pokoju, nie? Zresztą się nie da, nie ma sensu. Rozumiem, Mieczysław, ale powiedz mi, czy ty, dochodząc do swojego obecnego zestawu, na którym odtwarzasz winyle, wymieniałeś wiele gramofonów, wkładek, igieł, preampów i tak dalej? Czy po prostu... Powiem ci, że to jest bardzo dziwne, bo oczywiście, że wymieniałem, ale nie bardzo dużo. Zresztą to wszystko było koincydentalne, to znaczy to było wszystko to, że gdzieś tam kogoś usłyszałem, to mi się spodobało i tak próbowałem sobie później w jakiś tam sposób to u siebie zaaplikować. Natomiast nigdy nie dążyłem do tego, żeby za wszelką cenę mieć ten sprzęt jak najlepszy, po prostu mi to właśnie zawsze słuchałem płyt dzięki, przy pomocy sprzętu, nigdy ten sprzętu przy pomocy płyt. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli na przykład zawsze mi też zależało na tym, żeby mieć tą dobrą płytę, czyli no, najważniejsze, to jest najważniejsze, żeby mieć dobry nośnik. Jeżeli się nie ma dobrego nośnika, to też żaden sprzęt nic nie pomoże. To nie jest prawda. Że takie, zresztą ja znam ludzi, którzy po prostu, no, słuchają MP3 na przykład na sprzęcie, który ma za pół miliona. Znam ludzi, którzy na przykład, no, słuchają, ja nie wiem, zresztą strasznie kiepskiej muzyki też, którzy mają bardzo, bardzo drogi sprzęt. Ale no właśnie, no, mi się wydaje, że to najważniejsze jest jednak mimo wszystko, żeby, no, żeby się rozwijać w odpowiednim kierunku właśnie. Czyli bardziej estetycznym, duchowym. Tak jest, tak jest, tak jest. No, tak jest, pilnować właśnie tego rozwoju, pilnować rozwoju estetycznego, a nie pilnować właściwie tylko samych jak gdyby warunków, samych jak gdyby, no, możliwości, czy też po prostu samych tych, jakby to powiedzieć, no, infrastruktury, dzięki której po prostu możemy dojść do takich czy innych przeżyć estetycznych. Tak. A czy zamykasz oczy, słuchając ukochanych płyt? Wiesz co, nie, nie, nie. Ja nie muszę. Nie musisz. Masz na tyle rozwiniętą wyobraźnię, że nie musisz. Tak jest, tak jest. Mieczysław, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję, że zechciałeś podzielić się swoimi ukochanymi nagraniami.
To bardzo, bardzo inspirujące. Mam nadzieję, że zachęci widzów tego kanału do tego, żeby poszukać tych właśnie albumów, tych właśnie wydań i posłuchać muzyki, którą rekomendujesz, ponieważ no, czyja jak czyja rekomendacja, ale Mieczysława Stocha, który ma w kolekcji 40 tysięcy albumów winylowych, i jest ekspertem od muzyki klasycznej, wydanej na tym nośniku, no jest czymś bardzo, bardzo znaczącym. Mam taką cichą nadzieję, że to będzie właśnie inspirujące i znaczące, ale jednocześnie najważniejsze, żeby to Państwu właśnie w jakiś tam sposób się spodobało. No i żeby to było właśnie inspiracją, a nie właśnie czymś takim tylko, żeby to było po prostu, no tylko jakaś taka dodatkowa informacja tabloidalna, która, no, która jest, gdzieś tam jest, była, no i na tym się to wszystko kończy. Super, bardzo serdecznie Ci dziękuję i zapraszamy wszystkich widzów kanału Audio Video Summit na najbliższą konferencję, na której udzielisz w swojej prezentacji wielu cennych wskazówek tym, którzy zbierają muzykę, albumy właśnie w formie winylowej. Bardzo fajnie. Do zobaczenia i usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.